Zapraszam serdecznie na przepyszną imprezową sałatkę, można tak nazwać, która składa się z następujących składników. Miks sałaty z rukolą, oliwki, pomidorki koktajlowe, słonecznik prażony, ser typu feta, cebulka czerwona, sól, pieprz kolorowy, papryka, ogórek pokrojony w kosteczkę i do sosu będzie nam potrzebny tak, sok z cytryny, sól ziołowa, dobra oliwa z oliwek, miód i musztarda francuska. Zrobimy pieprz kolorowy w moździerzu. Pokażemy teraz dwie wersje układania sałatki. Może być położona w misce, przeźroczystej najlepiej, ewentualnie na płaskim talerzu. Kładziemy na miks sałat w pierwszej kolejności ogórki, później pomidorki, teraz kładziemy paprykę pokrojoną w kosteczkę. Cebulkę czerwoną. Ser feta pokrojony w kosteczkę. Sypiemy bezpośrednio solą ziołową. Oraz pieprzem kolorowym. Oczywiście najlepiej pieprz sobie zmielić w moździerzu. Wtedy jest zupełnie inny smak. Posypujemy oliwkami. Ta sałatka jest przepyszna. Proszę sobie spróbować. Jest fajna na takie wyjątkowe okazje. Mamy naprawdę bardzo pyszny sos winegret, który można właściwie stosować do każdego rodzaju sałat, do obiadu. Bardzo uniwersalny. I tak, nalewamy 3 łyżki dobrej oliwy, 2 łyżki soku z cytryny, łyżeczkę musztardy francuskiej. Bardzo fajnie się komponuje ta musztarda francuska ze sprażonym słonecznikiem. Tak fajnie chrupiąco działa w sałatce. Dalej łyżeczkę miodu. I to wszystko razem mieszamy. Polewamy sałatkę
już nie mieszając. I posypujemy prażonym słonecznikiem. Bardzo fajnie, tak jak powiedziałam wcześniej, komponuje się prażony słonecznik z sosem właśnie z musztardą francuską. Działa bardzo chrupiąco.